Poza Anitą Gargas miałem kontakt jeszcze z kilkoma osobami działającymi w NZS-ie. Pamiętam, że wtedy poznałem Tomka Górskiego, który działał akurat, nie wiem czy już wtedy, chyba nieco później w PPS-RD. Ale także to jest czas, kiedy poznałem Adama Jawora, wówczas działacza KPN-u. Nieco później odezwał się również wówczas student prawa, bodajże Andrzej mu było na imię Dolniak. Ale to nastąpiło wtedy, kiedy już oficjalnie związaliśmy się z Solidarnością Walczącą. Na tym pierwszym etapie takiego zorganizowanego działania, działania w grupie, jak wspomniałem początkowo, to moje zaangażowanie miało wymiar bardziej indywidualny, woziłem bibułę i książki, ale wtedy, kiedy już ukonstytuowała się ta struktura w katowickich liceach, takim moim bliskim współpracownikiem był kolega z klasy, Wojtek Niedźwiedź, i takimi pierwszymi spektakularnymi akcjami, które także skupiły na nas uwagę Solidarności Walczącej. To prowadziło też do odnowienia tego kontaktu z Markiem Żelaznym. Więc takimi spektakularnymi akcjami było malowanie antykomunistycznych haseł na szkołach. No i tu akurat mogę odtworzyć dosyć dokładnie też chronologię, bo pamiętam, że do takiej akcji doszło w kwietniu roku 1988, wtedy do dwóch liceów, a więc do mojego, czyli do katowickiej jedynki i do czwartego LO wówczas imienia Marcelego Nowotki, także w Katowicach, przyjechała Służba Bezpieczeństwa, fotografowano, inwentaryzowano te napisy. Wcześniej już przeprowadziliśmy taką akcję w naszym liceum, ale udało się wówczas siłami samego liceum, a więc przy użyciu woźnego te napisy usunąć. Nie wiem, czy informowana była o ich pojawieniu się Służba Bezpieczeństwa. W każdym razie nie odnotowaliśmy jakiejkolwiek jej obecności na terenie szkoły. Natomiast no, akcja wiosną 1988 roku była już na tyle skuteczna, że bezpieka się pojawiła. Ta jej obecność nie była w żaden sposób ukrywana. Myślę, że to nawet miała być pewna demonstracja. I w efekcie bodajże 2 maja 1988 roku po raz pierwszy byłem na terenie szkoły przesłuchiwany przez funkcjonariuszy w obecności dyrekcji szkoły. Kazano mi zresztą wykonać napisy długopisem na kartce, prawda? Tak, by można było przeprowadzić analizę grafologiczną. Oczywiście porównanie napisu wykonanego pędzlem na murze i wykonanego długopisem drukowanymi literami na kartce zapewne jest dosyć trudne, ale podejrzewam, że funkcjonariusze liczyli na to, że będzie to jakiś element presji. Wtedy też zorientowałem się, skąd wiedza funkcjonariuszy na temat mojego zaangażowania, którego oczywiście się wyparłem. Otóż no, podsłuchiwali oni telefon Anity Gargas, z którego nieopatrznie zadzwoniła na mój domowy telefon i najprawdopodobniej również wtedy on został objęty podsłuchem. No i dano mi do zrozumienia, że przed jednym z naszych spotkań Anita Gargas ciągnęła ogon. Wtedy przekazywała mi jakiś przygotowany transparent, który mieliśmy wykorzystać podczas jakiejś demonstracji. No i tutaj ta relacja funkcjonariuszy była na tyle szczegółowa, że no, jestem pewien, iż w taki właśnie sposób, takimi metodami dotarli oni do mojej osoby. Wtedy jeszcze, mimo że to był już moment odnowienia relacji z Solidarnością Walczącą, przypisywano mi podczas tego przesłuchania zaangażowanie w działalność KPN-u. Pamiętam jak dziś, że funkcjonariusz nawet stwierdził moje podobieństwo do Adama Słomki, którego nie znałem. Nie wiem, czy to była taka też podpucha, która miała mnie skłonić do jakiejś reakcji
potwierdzającej przypuszczenia funkcjonariuszy o takich, a nie innych afiliacjach naszej grupy. W każdym razie wtedy 2 maja wyparłem się jakiegokolwiek swojego zaangażowania w działalność konspiracyjną. Udawałem zdziwienie tym, że mogłem zostać posądzony o tego typu aktywność. Pamiętam też, że i stąd mogę dosyć precyzyjnie określić datę. Pamiętam, że funkcjonariusze pytali mnie, czy byłem na pochodzie pierwszomajowym. No i ostrzegali mnie przed obecnością na uroczystościach trzeciomajowych. Więc to na tyle mi się wyrło pamięć, że mogę określić dokładnie dzień, w którym do tego przesłuchania doszło. No wiadomo, przesłuchanie było o tyle nieregulaminowe, że odbyło się bez obecności moich rodziców. Ja byłem osobą nieletnią. Natomiast, no, ponieważ przyjąłem taką taktykę, by wypierać się jakiegokolwiek swojego zaangażowania, no, nie podniosłem podczas tej rozmowy zastrzeżeń, bo to oczywiście znajomość takich procedur oczywiście od razu byłaby potraktowana jako potwierdzenie jednak moich związków z organizacjami podziemnymi. Natomiast rzecz jasna, w trakcie tego przesłuchania zdałem sobie sprawę z tego, że no, funkcjonariusze wiedzą na tyle sporo, że oddalenie tych podejrzeń w sumie jest niemożliwe.